Przyznam, że nie spodziewałem się tego, że nasza gazeta będzie wydawana przez kolejne 5 lat z takim sukcesem. Na początku, kiedy prezydent poprosił nas o to, żeby stworzyć takie miejskie pismo, no zabieraliśmy się do tego z dużymi obawami. Kiedy zostałem prezydentem w 2015 roku, zaproponowałem, żeby robić takie pismo, które będzie pokazywać bogactwo kultury Opola. Taka była początkowa intencja. Mamy teatry, mamy galerie i wiele innych różnych wydarzeń dzieje się w ciągu roku. A brakowało informacji w ogóle o tym, że są takie imprezy, że można z nich skorzystać, więc mówię, to zróbmy taką gazetę, która będzie to zapowiadać, która będzie to pokazywać. Taką ładnie wydawaną na kolorowym papierze, która będzie się wyróżniać po prostu wysoką jakością, klasą i dobrym doborem tematów. Jak widać, to się przyjęło. Pamiętam przed pierwszym tekstem, jak siadłem do takiej małej karteczki, żeby spróbować wymyślić tytuł. I tak myślałem sobie z 5 minut, wypisałem sobie chyba z 3. Dwóch nie pamiętam zupełnie, a Opole i kropka. Zapamiętałem, zresztą z tym poszedłem do swoich przyjaciół, współredaktorów, było nas kilka osób wtedy. I zaproponowałem ten tytuł. Grafik go ładnie namalował swoimi umiejętnościami, jak to mówię, i on wtedy jakby przejrzał na oczy ten tytuł Opole i kropka, spodobał się wszystkim, tak zostało i stało się tak, jak myśleliśmy wtedy, że po jakimś czasie wszyscy nie będą mówić Opole i kropka, będą mówić po prostu kropka. I stopniowo uczyliśmy się tego, jak robić dobrą gazetę samorządową, a po latach przyszły sukcesy i takie docenienie nie tylko ze strony mieszkańców, ale również w skali ogólnokrajowej. Najważniejszą częścią Opola i kropki, dzisiaj się mało o tym pamięta, ale był informator zawarty tu gdzieś na ostatnich stronach, bo po to to było wydawane, żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie co można w Opolu zobaczyć czy zrobić. A proszę zobaczyć, dzisiaj to jest fantastyczna, kolorowa gazeta z mnóstwem fantastycznych zdjęć, ciekawymi tekstami, również sięgającymi do historii Opola, prezentującymi bardzo ciekawych Opolan, więc cieszę się, że przez te 5 lat przeszliśmy tak udaną drogę. Trzeba było po prostu dostrzec, że nasze miasto Opole jest na drodze i jest też przystankiem dla naprawdę wielu gwiazd polskich. Chcieć to zauważyć i te gwiazdy, że tak powiem, zaczepić dziennikarsko, czyli namówić je do rozmowy. I tak też robiliśmy od samego początku, od pierwszego numeru, gdy zapowiadaliśmy, że przyjedzie Zakopauer. Przewinęło się przez te 60 numerów, no myślę, kilkaset gwiazd. Naprawdę gwiazd wszelkiej maści i przeróżnych, od sportowych, gdy na Święto Wojciechowe zapraszaliśmy mistrza olimpijskiego Fortunę, po aktorów, jak na przykład z pani Seniukowa, z którą rozmawialiśmy i rozmawiając też jednocześnie z jej córką. No taka wyliczanka gwiazd jest bardzo długa, w zasadzie można było powiedzieć, kogo tu nie było. Od początku mam przy sobie pierwszy numer naszej gazety. Położyliśmy nacisk na to, żeby były tutaj zapowiedzi interesujących wydarzeń. Rozpoczynaliśmy od kolportażu w miejskich instytucjach i jednostkach. Kropka była dostępna głównie w urzędach, była dostępna w Miejskiej Bibliotece Publicznej, była dostępna w amfiteatrze. Teraz oprócz tych naszych jednostek, kolportaż odbywa się głównie w galeriach handlowych. I w galeriach handlowych, gdzie kropka jest dostępna, przekonaliśmy się, że jesteśmy w stanie rozdać tej kropki bardzo dużo. Ten nakład został w okresie pandemii nieco zmniejszony i wynosił 4000 egzemplarzy. Teraz wracamy do 6000. Nie zdziwcie się Państwo, jak zobaczycie, że Opole i kropka jest w gabinecie dentystycznym u fryzjera albo na dworcu dla tych, którzy czekają na pociąg. Więc ten bezpośredni kolportaż rzeczywiście z ogromną siłą samej Opola i kropki, bo po prostu sprawia, że mieszkańcy mają gazetę tam, gdzie mają chwilkę, żeby ją poczytać. Mam szczęście robić taką fajną robotę. Mam szczęście
rozmawiać ze znanymi ludźmi. Może dlatego, że robię kropkę, zadzwonił kiedyś do mnie Wiśniewski. Ten Wiśniewski w czerwonych włosach, którego wszyscy kojarzymy, z którym rozmawiałem przed jego przyjazdem do Opola. I on dzień czy dwa przed zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, Darku, gdzie można wylądować helikopterem w mieście przed tym koncertem? No, zadzwonił do mnie, bo on jest sympatycznie. To taki mój... traktuję to jako przywilej, robię taką fajną gazetę, że dzwonią do mnie tacy fajni ludzie z takimi nietypowymi czasami sprawami. Kropka jest laureatem dwóch prestiżowych nagród w skali ogólnokrajowej. Wyróżnienie Kryształy PR-u przyznane 2 lata temu i w ubiegłym roku Medialna Perła Samorządu, najlepsza gazeta samorządowa w Polsce w gminach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, czyli w tych największych miastach. Bardzo nas to cieszy i traktujemy to jako zobowiązanie również do tego, żeby tworzyć jeszcze ciekawsze materiały, takie, które będą rzeczywiście interesujące dla naszych czytelników. Oby ona przez kolejne lata też taka była i żeby przede wszystkim to, co najważniejsze, cieszyło to czytelników, bo to jest też fajne, że jest to gazeta, która ma mnóstwo odbiorców, czyli ona się rozchodzi jak ciepłe bułeczki natychmiast, jak wychodzi z drukarni.